Ola Kozlek, ze mną jest Caroline Derpiński. Cześć, jestem Caroline i chcę powiedzieć, że masz ładne paznokcie. Dziękuję bardzo. Ja się cieszę, że mikrofon pasuje. Pokaż do kamery. Dobra, pokazujemy paznokcie. Wczoraj robione specjalnie na konferencję. A wracając do ciebie, co ty tutaj robisz? Wiesz co, nie wiem. Nie wiem, po prostu dostałam zaproszenie wczoraj, za które jestem bardzo wdzięczna, bo poszerzam swoje horyzonty. Widzę rzeczy, których wcześniej nigdy na oczy nie widziałam, tak od kuchni, więc wiesz, no trochę nie ukrywam, pierwszy raz jestem zestresowana w Polsce. Nawet u Kuby Wojewódzkiego nie byłam w ogóle zestresowana. Tutaj, wiesz, jak siedziałam, kurczę, po środku tego wszystkiego, to tak, wiesz, było to wszystko nowe. Jak nawet szłam do face to face, to... Ja na szybko zapytałam się, co to znaczy w ogóle, jakby ja wiem, rozumiem po polsku, co to znaczy, tylko że tak nie wiedziałam, jak to wygląda, jak mam ręce trzymać, więc kurczę, dla mnie to jest nowe doświadczenie, no, także... Czyli jakby ty wcześniej nie oglądałaś w ogóle żadnych gal ani niczego, że totalnie nie wiesz, z czym się to je? No właśnie nie, tylko jakby takie podstawy, co tam się podpytałam, co tam widziałam na TikToku, no to mniej więcej ogarniam. I ty jesteś teoretycznie przeciwniczką dla Leluny? Nie, w życiu. Jakby ja nie pozwolę, żeby akurat ona czerpała korzyści z mojego wizerunku. To co o niej sądzisz? Wiesz co, myślałam, że jest to naprawdę pozytywna osoba, bo wiesz, zostawiałam miłe komentarze i lajki na moim profilu, co parę razy widziałam. No ale dzisiaj niestety, no pomimo, wiesz, że ja musiałam zadać te kontrowersyjne pytania, no bo po to jest gość specjalny, no to mnie, wiesz, zabolało to, że aż tak personalnie próbowała na siłę, wiesz, mnie uderzać, żeby wywołać między nami dramę, żeby dostać walkę, bo wiesz, ja nie jestem typem osoby, która jest taka jak inni tutaj, tylko ja mam swoje zasady i jeżeli kiedykolwiek bym się zdecydowała na walkę, to ja mogę, myślę, że wiesz, bo ja nie wiem, jaką federację bym kiedykolwiek wybrała, czy bym, wiesz, w ogóle, czy tak, czy nie. Tylko jakby ja czuję, że ja mam prawo wyboru też, kto mi nie pasuje, komu mogę, wiesz, podzielić się moją sławą. Jakby ty rozdajesz karty tutaj, kto jest tak, na ciebie? Tak. Ona właśnie próbuje pokazać, że to ona będzie rozdawać karty, ale nie, niestety... Nie, już nie odnosząc się do niej personalnie, jeżeli kiedykolwiek miałabym zobaczyć, to ja rozdaję karty. Właśnie jeżeli chodzi o Lelunę, to macie trochę wspólnych cech. Ty jesteś królową, ona też jest królową życia. Też... Ale powiedzmy, wiesz, prawdzie w oczy, ona ma, wiesz, już doświadczenie, ponieważ, wiesz, nawet widząc po jej na scenie... gestach i takiej zadziorności, ja widzę, że to jest osoba, która już wcześniej pewnie walczyła. Także ja nie chcę takich osób, ponieważ to byłoby wiadome, że ja bym przegrała. Więc ja nie chcę, wiesz, być skatowana, pobita, tylko ja bym chciała być na równi z kimś, a nie, że ktoś ma więcej doświadczenia, a ja zero. Ale właśnie jak bierzesz pod uwagę swoją walkę, to jakby czujesz się na siłach, że wierzysz w siebie i w swoje umiejętności, że gdybyś tak wzięła za trening i wszystko jakby powiedzmy poświęciła walce, to byś wygrała? W sensie powiem tak, jeżeli kiedykolwiek bym się zdecydowała na takie przedsięwzięcie, to na pewno bym włożyła 100% siebie i na pewno bym się przykładała do treningów i wszystkiego. Także wiadomo, że jest umowa, decydujesz się i wchodzisz w to na 100%. Więc ja zawsze taka jestem, nawet w mojej pracy, w modelingu, w biznesach, jak już się czegoś podejmuję, to na 100%. Ale ja właśnie, ja nie wiem, ja jestem zupełnie w innym świecie tutaj. A jeszcze tak, może odbiegając od tematu, bo często chyba zadają ci pytania. Ojejku. Co masz na sobie? Aha, ojej, tam, no widzisz. Emotions. No więc, co mam na sobie? Na sobie mam kolczyki za 18 zł, torebkę za 20 tysięcy zł, komplecik tam, nie wiem, z 2000 zł, bransoletkę Cartier z 85 tysięcy zł, buty jakieś, nie wiem, 2000 zł, nic specjalnego, nie wiem, jakieś 100 tysięcy zł, ale najważniejsze, że kolczyki są tanie. 18? Czy to jest najtańsza rzecz, którą miałaś na sobie? Wiesz co, szczerze mówiąc, ja... Nie będę wydawać tysięcy, ani dolarów, ani złotych na piórka. To trzeba być szaleńcem. Właśnie,
tutaj outfit taki według ciebie trochę biedny? Jak go oceniasz? Bo ty różne masz te swoje kryteria, jak patrzyłam. Wiesz co, dla mnie oczywiście wszystko jest biedne, ale na końcu dnia, wiesz, wszystko jest bardzo bogate. A wokół nas są ochroniarze twoi? Kto to jest? Zapraszam, kochani, zapraszam. Zapraszam, pogadajcie, bo się zmęczyłam. Okej, okay, a więc jesteśmy z ochroniarzami teraz. Caroline? Tak, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jak wy się tutaj znaleźliście? Przyjechaliśmy samochodem z Caroline. Okej, okay, ale jak to się stało, że... Nie, a skąd? Z Warszawy. Okej, okay, czyli niedaleko. A jak się stało, że to akurat wy jesteście tutaj? Po prostu mamy... Nie jesteśmy lepsi, tak jest. Okej, okay, a przechodziliście jakąś rekrutację, czy po prostu Karol... Oczywiście, Caroline mówi 100 pompek, ja robiłem 100 pompek, Paweł robi 100 przysiadów, to tak nie ma, że o tak. Trzeba... No, ogólnie ty nawet nie wiesz, z kim rozmawiasz, bo to są, wiesz, no mistrzowie, także... No kto wie, ten wie, możecie do kamery zdjąć okulary. No, proszę. No i teraz wszystko się wyjaśniło, że nie są to pierwsi, lepsi osoby, wiecie, że nie ochroniarze, tylko to są mistrzowie. A ile było chętnych na wasze miejsce? Nie wiem. Caroline, to może pytanie do ciebie. Ile chętnych było na to miejsce, żeby, wiesz, że oni się, wiesz, ledwo zgodzili, żeby, wiesz, tutaj ze mną przyjść, bo po prostu oni są, wiesz, top of the top. A na twoim pokazie był jeden ochroniarz na wywiadę? Taki? Czy, bo... Wczoraj było, czekaj, rano było 5, a potem no z 3. Mhm. Czy ochroniarze są z tego względu, że ty nie czujesz się tutaj tak bezpiecznie, czy po prostu, że stać cię na nich i ich masz? Czuję się niebezpiecznie ze względu na to, że nawet jeżeli... Bo teraz jest takie na mnie boom w Polsce, dlatego też tu jestem, dlatego mnie zaproszono. I ja muszę czuć bezpieczeństwo, ponieważ oczywiście większość osób mnie lubi, ale skąd ja mam wiedzieć, czy hejterzy z internetu nie będą na żywo udawać miłe osoby i mi, nie wiem, zrobią krzywdę, tak? Kiedy nie widzę, kiedy robią ze mną zdjęcie, to nie wiem, coś wbiją, uderzą, popchną, wiesz, ja muszę mieć pewność dookoła mnie, że jestem bezpieczna. Oglądałam jakiś wywiad twojego znajomego i on powiedział, że ludzie nie rozumieją jakby twojego performance'u, bo ty tutaj przyjechałaś i ty jesteś, stworzyłaś sobie taką siebie, że to się sprzedaje ty, i ty jakby tak jesteś trochę inna poza. No właśnie nie stworzyłam siebie, tylko po prostu ja dorosłam, tak? Z dziecka stałam się kobietą, poznałam faceta życia, ułożyłam sobie życie w Miami i to jest logiczne, że dziecko przeobraża się w kobietę i po prostu zmienia się, nie wiem, nasza mentalność, podejście do życia, doroślejemy i to nie jest performance, tylko ja rzeczywiście, wiesz, jestem niezależną finansowo kobietą i wiesz, wyróżniam się na tle reszty Polek. A zarzucają ci często, że masz podróbki, tak samo Lalunie. Tylko, że ona ostatnio obrała taką taktykę, że czy powie, czy to podróba, czy nie, to nie będą się wtedy czepiali. A ty jak sobie z tym radzisz? Bo też na Instagramie gdzieś jakaś stronka wyłapała niby, że to jest fake, podróba. Jak ty się z tym w sumie odnosisz? Ja uważam, że trzeba weryfikować, czy że się było na danym evencie, że rzecz jest oryginalna, czy nie, że dana sytuacja miała miejsce po jedynie zdjęciach z agencji fotograficznych, czyli na przykład, nie wiem, w Stanach Getty Images, w Polsce, nie wiem, nie będę teraz reklamować, no ale wiesz, AKPA, jakieś KPIF, co wiesz, po prostu agencje fotograficzne, bo wtedy masz gwarancję, że zrobił to paparazzi fotograf i te zdjęcia nie są retuszowane, tak? A jak można oceniać, czy coś jest oryginalne, czy nie? Po zdjęciach, które są przefiltrowane różnymi kolorami, filtrami 100 razy, które są twarz w FaceUpie, Lightroomie, wiesz, przerobiona, więc ja uważam, że trzeba patrzeć na zdjęcia paparazzi, a nie oceniać, czy to rybka jest oryginalna, czy nie, po wyretuszowanych zdjęciach. A jak chodzi o Lalunę, bo właśnie mówisz o wyretuszowaniu zdjęć, ona lubi wszystko sztuczne. W sensie ogólnie ja nie lubię wszystko, co sztuczne, bo ja nie chcę żadnych sobie robić operacji plastycznych. Akceptuję swój mały biust, akceptuję swój garbik na nosie i uważam, że to jest piękne i nie chcę tego zmieniać. Mój facet to lubi, ja akceptuję siebie i tyle, ale jeżeli chodzi o nią, no to nie wiem, jakby wiesz, no
każdy może robić ze swoim ciałem co chce. Ja też uwielbiam przerabiać swoją twarz na zdjęciach czasami, bo nie oszukujmy się. Żadna z nas nie wygląda zawsze na każdym zdjęciu tak samo, jak czujemy się patrząc na siebie w lustrze, więc ja jestem jak najbardziej na tak za przerabianiem zdjęć, no ale może czasami ona za bardzo przerabia, kto wie. A jeszcze ostatnie pytanie, co sądzisz o jej przeciwniczce, która zasłynęła w sumie tylko z pokazania tych swoich dwóch argumentów w internecie. I czy to jest dobry sposób na wejście właśnie w influencerstwo i w taki świat? W sensie, czekaj jeszcze raz, czyli o co? Czy ty jesteś w ogóle, wiesz kto z kim walczy La Luna aktualnie? Właśnie pierwszy raz na scenie poznałam Agnieszkę. I znaczy Agnieszka prywatnie mi się, jak rozmawiała, wow, jest okej, okay, ale ona zasłynęła z tego, że pokazała po prostu biust. Co ty o tym sądzisz? Aha, czy to jest dobre? Gdzie pokazała ten biust? OnlyFans czy coś innego? Nie, na jednym z odcinków na YouTubie. Aha, i tak się to dostało. Ta, przez to trochę zasłynęła i jest mówione, że dlatego dostała walkę, że zrobiłaś trochę sławna przez taki gest. A ten biust chociaż ładny? No, ma duże piersi, ale to tyle, jakby... A, no to dobrze, no to pokazała, teraz ma walkę, no to niech się cieszy, jakby ja nie wiem, czy popieram, czy nie popieram, no ale kobieta się kocha, akceptuje, więc to jest piękne, nie musi przerabiać biustu, tylko pokazała, jak wygląda naturalnie. Czyli według ciebie jest to okej? I jakby... Teraz co druga dziewczyna powiedzmy, że zrobi nie, to nie, samo? Nie, jakby ja, tak jak zobacz, Kim Kardashian wypuściła pierwsza na świecie chyba, nie wiem, wiesz, sex tape i tak zrobiła karierę, ale zobacz, jakby na tym przykładzie ci pokazuje, że trzeba być w czymś pierwszym, żeby zrobić karierę. Na przykład nie było w Polsce takiej drugiej dolarsowej królowej jak ja, dlatego szybko zrobiłam karierę. No ona, nie wiem, pierwsza może pokazała biust tak medialnie, no to nie wiem, zrobiła karierę. Kim Kardashian pierwsza nagrała to, zrobiła karierę. Więc wiesz, żyjemy w czasach, gdzie ciężko coś wymyślić, żeby zrobić karierę. W moim przypadku akurat ja naturalnie po prostu taka, jaka się ukształtowałam na dorosłą kobietę, taka, wiesz, przybyłam na dwa eventy do Polski parę miesięcy temu i wiesz, nie sądziłam, że zrobię tak ogromną, wiesz, karierę. I wiesz, dziękuję, że Polska mnie tak dobrze przyjęła i nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Dzięki. Czyli jakby według ciebie najbardziej kontrowersyjna rzecz, którą zrobiłaś w życiu? Ja? O Boże, dzisiaj, dzisiejszy dzień. Tak, czyli wejście tutaj jako gość specjalny? Tak, bo wiesz, no ja naprawdę na co dzień jestem miła, mogę być do kogoś niemiła, jeżeli ktoś non-stop mnie atakuje w internecie, ale ja też nie obrażam kogoś od G, nie, wiesz, nie wyzywam, nie krzyczę na nikogo, tylko w kulturalny sposób potrafię się odszczekać. I tyle, no dzisiaj, no wiesz, próbowałam trochę wyjść poza tą strefę swoją komfortu i być niemiła, no ale wiesz, no ludzie widzą, ludzie znają mnie, że wiesz, nie jestem taka zła. Czyli tak jakbyś miała powiedzieć, ile masz teraz takich swoich prawdziwych fanów, a nie takich fejków? Czy jest ich więcej od kiedy się pojawiłaś? Kochana, nie wiem czy widziałaś, ale jak tutaj szłam, dosłownie 2 metry, szłam pół godziny, bo non-stop zdjęcia. Jak byliśmy w drodze tutaj na stacji benzynowej, podeszła grupka paru 10 dzieciaków i chciała zdjęcia. Właśnie jest popularność, jaką teraz osiągnęłam, jest top of the top, o której tutaj każdy sobie może pomarzyć. Dlatego tutaj jestem. Jasne. Ja ci bardzo dziękuję i mam nadzieję, że kiedyś cię zobaczymy w klatce. O Jezu, nie wiem. Dziękuję. A, dzięki.